Mauro ratuje życie Cayetany, ale odkrywa coś o niej. Cayetana, świadoma, że zwłoki nie znajdują się w miejscu, w które Pablo wierzył śledczym, będzie chciała, aby Ursula wykorzystała całą swoją wiedzę do ponownego otwarcia grobowców zmarłych, ale w międzyczasie spędzi dużo czasu ze swoim towarzyszem więźniem. Widzowie będą jednak musieli zwrócić uwagę na zwrot akcji. Fabiana, interesująca się sprawą Sotelo Ruza, odkryje, że Berta przekazuje Mauro informacje na temat swojej byłej żony. W tym momencie Cayetana zostanie powiadomiona i po próbie poznania swojej współlokatorki będzie wyłudzać szczegółowe informacje na temat członków rodziny, aby dowiedzieć się, gdzie mieszkają. Przestępca, zastanawiając się głęboko nad tym dziwnym interesem, zda sobie sprawę, że wszystkie te szczegóły mogą zostać wykorzystane do skrzywdzenia jej bliskich i chcąc zrobić wszystko, aby ich bronić, wykorzysta nocne godziny, aby spróbować udusić Cayetanę poduszka. Kiedy wydaje się, że zabójstwo ma zostać dokonane, strażnicy usłyszą krzyki złej dziewczyny z Akacjowa 38 i zainterweniują w samą porę. Zwłaszcza Mauro będzie reanimował wroga metodą usta-usta i dzięki temu uda mu się uratować jej życie. Policjant w tych dramatycznych momentach zauważy jednak, że na ciele Cayetany nie ma żadnej blizny. Ten krok będzie niezwykle ważny dla przyszłych implikacji spisku. Śledczy, faktycznie grzebiąc w przeszłości oskarżonej, próbując zrozumieć, skąd mógł wziąć się jej zły charakter, znajdzie w swoich rękach dokumentację medyczną, która to potwierdza Sotelo Ruz, gdy miał około 5 lat, przeszedł operację zapalenia wyrostka robaczkowego. Nowy bohater, widząc, że na ciele perfidnego mieszczanina nie znajdzie żadnych blizn związanych ze wspomnianą operacją, zacznie żywić nowe podejrzenia i aby je rozwiać lub potwierdzić, poprosi o konsultację z biegłym lekarzem, aby dowiedzieć się, czy istnieją sposoby na usunięcie objawów pooperacyjnych. Odpowiedź będzie oczywiście negatywna, a Mauro stanie przed kolejną tajemnicą związaną z historią, nad którą pracuje. Nie minie dużo czasu, zanim mężczyzna podczas śledztwa w sprawie pożaru, w którym zginęli rodzice Sotelo Ruza, odkryje istnienie innej małej dziewczynki, która mieszkała w tym samym domu co arystokrata. Mauro prosi Cayetanę o wyjaśnienia w sprawie braku blizny. Mauro, wbrew temu, co wynika z dokumentacji medycznej oskarżonej z dzieciństwa, zauważy, że na ciele samej Cayetany nie ma blizny związanej z wcześniejszą operacją zapalenia wyrostka robaczkowego. Urzędnik państwowy będzie zdumiony tą prawdą i zdeterminowany, aby rzucić światło na sprawę, zdecyduje się zadać pytania swojemu wrogowi. Dialog, rzecz jasna, będzie zupełnie bezużyteczny, skazana po raz kolejny odmówi współpracy i zamiast udzielić policjantowi wyjaśnień, powie, że ówcześni lekarze najprawdopodobniej wymienili jej dokumentację medyczną z raportami kogoś innego. W przeciwnym razie, jednak Mauro wcale nie będzie przekonany o tej możliwości i aby podkreślić swoją nieufność, przysięga, że dowie się, co kryje się za tym dziwnym odkryciem. Jednakże Cayetana nie da się zastraszyć nawet przy tej okazji i podkreśli, że z jej punktu widzenia Mauro ma obecnie obsesję na punkcie pragnienia zrujnowania jej życia do tego stopnia, że dochodzenie doprowadzi do jedynego wniosku, który może wyciągnąć: jest winna zbrodni morderstwa, o które jest oskarżona. Podejrzenia Mauro w każdym razie nie będą całkowicie bezpodstawne, po upewnieniu się, że operacja zapalenia wyrostka robaczkowego pozostawiłaby niezatarty ślad na brzuchu Cayetany, mężczyzna poprosi o rozmowę z lekarzem, który się nią opiekował.
Luminarz z całą pewnością powie, że zgodnie z ówczesną medycyną nie można było uniknąć pojawienia się blizny i m. Inaczej, zaznaczy, że jak przez mgłę pamięta małą arystokratyczną dziewczynkę należącą do prestiżowego rodzina Sotelo Ruza. Tajemnica będzie się coraz bardziej zagęszczać, gdy Mauro będzie miał w rękach fotografię ze szpitala Kajetany. Na portrecie wraz z tą ostatnią pojawi się także kolejna mała dziewczynka. Niestety lekarz nie będzie pamiętał tożsamości nieletniego, ale nowy trop będzie preludium do naprawdę zaskakującego wyniku. Mauro przesłuchuje FABI ANE w sprawie pożaru w domu Sotelo Ruz. Zanim Mauro dojdzie do ryzykownych wniosków, odnajdzie lekarza, który wiele lat wcześniej operował dziewczynkę i pod koniec rozmowy będzie miał pewność, że operacja tej wielkości niewątpliwie pozostawiła niezatarty ślad na brzuchu dziecka, lodowata blondynka. Śledczy, licząc na pomoc Felip, postawi zatem hipotezę o niepokojącej prawdzie, o czym będzie? Odpowiedź jest łatwa do powiedzenia, Mauro, biorąc pod uwagę, że Kajetana nie ma blizny, postawi hipotezę, że kobieta nie jest tym, za kogo się podaje, i nie mogąc liczyć na zeznania żadnego krewnego, zdecyduje się przesłuchać jedyną osobę związaną do Sotelo Ruz, odkąd była mała, Fabiana. Pokojówka, która zawsze chroniła Kajetanę, zmieni jednak pozycję w defensywie, gdy tylko odkryje, że urzędnik państwowy prowadzi dochodzenie w sprawie pożaru, który miał miejsce około 20 lat wcześniej, w wyniku którego zginęli wszyscy krewni jej byłej damy. Dlatego Fabiana nie będzie pomocna Mauro i skupiając się także na fałszywej tezie, że German i Manuela mogą żyć i znajdować się daleko od Akacji, poprosi policjanta, aby skupił się na innych tropach, zamiast upierać się bez żadnych dowodów poczucie winy, które teraz narodziło się w Kajetanie. Czy to wszystko wystarczy, aby rozwiać podejrzenia Mauro? Cóż, nie, biorąc pod uwagę postawę asystenta, mężczyzna będzie kontynuował dochodzenie i wkrótce odkryje, że w chwili pożaru w domu Sotelo Ruz mieszkała także mała Teresa Sierra. Ta ostatnia po swoim pojawieniu się ujawni palący sekret, którego jedyną bohaterką będzie enigmatyczna Fabiana. Mauro myśli, że Cayetana jest córką służącej, policjant zacznie interesować się przeszłością ciemnej damy i z tego powodu skupi swoją uwagę na pożarze, jaki miał miejsce w domu Sotelo Ruz, w wyniku którego straciła ją jeszcze będąca dzieckiem Kajetana rodzice i rodzeństwo. Mauro, za pośrednictwem Fabiany, będzie próbował odkryć niepublikowane szczegóły związane z historią, ale pokojówka będzie raczej powściągliwa, jeśli chodzi o poruszanie tego tematu. Mauro w ostatniej chwili zdoła uratować życie Kajetanie, ale w tych momentach zauważy, że na ciele więźnia nie ma śladów wcześniejszej operacji zapalenia wyrostka robaczkowego, wbrew temu, co wskazano w jednej z jego dokumentacji medycznej z dzieciństwa. Zaniepokojony tym szczegółem urzędnik państwowy skontaktował się z doktorem Viejo, tym, który przeprowadził operację, i upewnił się, że usunięcie blizny nie będzie możliwe. Jakie więc będą myśli nowego bohatera? Ten ostatni zdecyduje się zaufać Felip i wyjaśni mu wszystkie swoje wątpliwości. Obaj mężczyźni, choć zaskoczeni, zaczną zastanawiać się nad hipotezą, że Kajetana nie jest tym, za kogo się podaje, i znajdą fotografię z okresu przed wspomnianym pożarem, przedstawiającą małą Kajetanę w towarzystwie całej służby.
Mąż Celi zauważy, że na zdjęciu pojawia się także Fabiana i zapyta Mauro, czy już z nią rozmawiał. Mężczyzna oczywiście odpowie twierdząco, ale jednocześnie przyzna, że zauważył dość nieufna postawa starszej kobiety. Miłośnicy opery mydlanej będą zatem musieli zwrócić uwagę na kolejny krok. Doktor Viejo po przeszukaniu starych dokumentów przekaże detektywowi fotografię pooperacyjną, przedstawiającą dwie małe dziewczynki. Lekarz faktycznie poinformuje Mauro, że oprócz rodziców chodziła do szpitala, aby odwiedzić Kajetanę, ale także inną małą dziewczynkę, ale niestety w ogóle nie będzie pamiętał jej imienia. Policjant pogłębi swoje wątpliwości, gdy zauważy, że dziewczynka przedstawiona na zdjęciu służby to tajemniczy gość, a nie ta, którą lekarz wskazał jako Kajetana. Wszystko będzie zatem jeszcze bardziej zagmatwane, gdy w tym samym momencie, w którym dokona się sensacyjne odkrycie, do telenoweli wejdzie nauczycielka Teresa, Alejandra Mieco, z rysami twarzy dość podobnymi do małego pacjenta, którego Viejo zidentyfikował jako Sotelo Rus. Mauro nie podda się i teraz, mając pewność, że konieczne jest zgłębienie przeszłości wdowy po Germanie, odkryje, że wszyscy, którzy przeżyli pożar, mogli zostać przeniesieni do klasztoru w pobliżu domu. W ten sposób zacznie się w nim rozwijać pomysł, że ta, która podaje się za Kajetanę, jest córką prostej służącej. Mauro próbuje spotkać się z Teresą, ale, jak pisaliśmy w poprzednich postach, detektyw Mauro rozpocznie śledztwo w sprawie przeszłości złej Kajetany i z przerażeniem dowie się, że Kajetany mogła zamienić się swoją tożsamością z Teresą sama. Jak dojdzie do tego sensacyjnego odkrycia? Gdy Kajetana zostanie aresztowana pod zarzutem zabicia Manueli i German, odkryje to na ciele Kajetana, wbrew temu, co wskazano w jednym z jej medycznych zapisów z dzieciństwa. Zapisy: nie ma żadnych oznak związanych z operacją zapalenia wyrostka robaczkowego. Dlatego Mauro, licząc na pomoc doktora Viejo, będzie pewien, że dziewczynka ukazana na niektórych zdjęciach nie jest, jak mu wmawiano, Kajetaną, ale córką służącej. Uwaga Mauro skupi się zatem na kolejnej małej dziewczynce, uwiecznionej na zdjęciu po operacji. Policjant zatem, biorąc pod uwagę, że nie będzie mógł przetrzymywać wdowy po German w więzieniu, bo okaże się, że groby byłych bohaterów są puste, nie zrażając się będzie kontynuował swoje śledztwo i zagłębiając się w pożar, który miał miejsce 20 lat wcześniej w domu Sotelo Rus, zrozumie, że wszyscy, którzy przeżyli wypadek o takiej skali, powinni byli zostać przewiezieni do klasztoru San Lorenzo. Wtedy Mauro uda się do ośrodka i po rozmowie z zakonnicą będzie coraz bardziej przekonany, że druga dziewczynka ukazana w szpitalnym łóżku to prawdziwa Kajetana. Teorię tę w pewnym sensie potwierdzi także matka przełożona klasztoru, która w rozmowie z badaczem przyzna, że portretowana na fotografii pacjentka to to samo pozbawione tożsamości dziecko, któremu przez wiele lat nadano imię wcześniej, Teresy. Co się później stanie? Po konsultacji z Felip inspektor koniecznie chce spotkać się z Teresą i za pośrednictwem zakonnicy dowiaduje się, że kobieta pracuje za darmo jako nauczycielka w hospicjum niedaleko klasztoru. Mauro początkowo będzie jednak musiał rozprawić się z kłamstwami siostry Brygidy, Ins Sayara, która mimo okazania przyjacielskiego nastawienia i otwartości na dialog skłamie kilka razy, skutecznie unikając hipotetycznego spotkania mężczyzny z Sierrą. Urzędnik państwowy oczywiście od razu wyczuje, że rozmówca naśmiewa się z niego i na próżno będzie próbował zagrać w otwarte karty, aby umówić się na spotkanie z młodym nauczycielem. Mauro, zmęczony tymi wszystkimi podstępami, stanie przed szkołą, aby podejść do Teresy, gdy ta wyjdzie z budynku.
Widzowie będą zatem musieli zwrócić uwagę na ten fragment fabuły, ponieważ nie wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami. Badacz w trakcie obserwacji zostanie w rzeczywistości ogłuszony ciosem w tył głowy, który zostanie zadany go przez nauczyciela, z którym tak bardzo stara się spotkać. Dlaczego dziewczyna zareagowała w ten sposób? Cóż, Teresa będzie się obawiać, że Mauro będzie chciał się z nią skontaktować, aby wydobyć na światło dzienne tajemnicę.